Zaskoczenie. A tam telewizor otwieracie. Tak, KGW. Ja tylko powiem dwa zdania o tym przepięknym stroiku. Był to stroik upieczony z ciasta. Drogie panie, wszystkie elementy mamy, zdjęcia są na stronie Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, ale panie włożyły ogrom pracy, ale stworzyły z tego koszyczka piękny, piękny stroik. I oby od was. Oczywiście. Zapraszamy. Wszystkich zapraszamy. Dziękujemy, bo... Pierwszy raz zdarzyło nam się, że z ciasta drożdżowego, do którego, że tak powiem, no trzeba go umieć wyrobić, udał nam się taki koszyczek i mówię, że za pierwszym razem. Także bardzo dziękujemy i zapraszamy, ile nam starczy. Przywiozłyśmy tort. Z tej okazji chcemy Państwa wszystkich zaprosić. Dziękuję bardzo. Życzę wielu Państwu tutaj przede wszystkim zdrowia, wytrwałości, abyście nie stracili tej nadziei, że można wspólnie coś zrobić. Przede wszystkim dziękuję tym kołom gospodyń, które szerzą tą tradycję. Przecież wiemy przed wielu, wielu laty, jak nasze babcie, nasze mamy wypiekały chleb, robiły piękne stroiki czy rękodzieło. I właśnie ta tradycja przekazywana, trzeba ją to po prostu pielęgnować, aby przekazywać młodemu pokoleniu, naszym córkom, naszym wnuczkom, żeby rozbrzmiewać właśnie tą naszą tutaj tradycję włoszczowską, bo jesteśmy z tego powiatu, jesteśmy jedną rodziną, powinniśmy się szanować, wspierać, uśmiechać do siebie i przede wszystkim życzę miłej zabawy. Jeszcze raz serdecznie całemu tutaj gremium i z panią przewodniczącą tutaj na czele, z panią wice, z członkiem zarządu i z całym zarządem. Dziękuję serdecznie za zaproszenie i życzę miłej. Szanowni Państwo, ja tylko dopowiem tyle, że dzisiejszą tutaj nasze spotkanie prowadzić będzie zespół Mejz Włoszczowy. To jeden z najlepszych zespołów, pewnie Państwo słyszeli o nim. I tak naprawdę będziemy tutaj tańczyć. Śpiewać. Pada, że niedawno nasz pan starosta Dariusz Czechowski obchodził swoje urodziny, więc chcieliśmy w imieniu wszystkich KGW złożyć serdeczne życzenia i panie starosto, proszę przyjąć od nas słowa wszelkiego podziękowania, wszystkiego najlepszego, zdrowia, no i powodzenia, spełnienia zamierzonych celów. Moi drodzy, dziękuję bardzo. Ale no, teraz już się powinien tylko obchodzić moi imieniny. Moi kochani, poczekajcie, my zagramy z wami, to nie tak, że jesteście sami, moi drodzy. Pan starosta jeszcze coś chce powiedzieć, tam powiedziałem, że ja w trakcie. Pomyślności nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie. A kto z nami nie wybije, niech się mocno skryje. A kto z nami nie wybije, niech się mocno skryje. 100 lat, niechaj żyje nam. Niechaj żyje nam, niech żyje nam, niech żyje nam. Zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyje nam. Jeszcze jeden i jeszcze raz, 100 lat, niech żyje nam, 100
A kto? Dziękuję bardzo. Tak jest, nasz kochany starosta. Szanowni Państwo, ponieważ tu wybrzmiały zapowiedzi do podsumowania jednego konkursu i zapowiedź drugiego konkursu związanego z Bożym Narodzeniem, to chciałem, nie planowałem, ale skoro tak się złożyło, więc przekażę Państwu taką namiastkę informacji. To jest bardzo gorąca informacja związana z kołami gospodyń wiejskich. To przywiezione w ubiegłym tygodniu z Ministerstwa Bitwa Regionów. Państwo słyszeliście w ubiegłym roku, ale to było tak troszkę bardzo... Nie była to taka bardzo ta bitwa, tak powiem bitwa, to jest konkurs również. Bitwa rozpropagowana. W tym roku z tego zapowiedzi wynika, że to będzie naprawdę prawdziwa bitwa między regionami i ja bardzo gorąco zachęcam do, nie będę szczegółów zdradzał, ponieważ jeszcze nawet szczegółów wszystkich nie znam, bo ja jestem jako Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Agencja Restrukturyzacji, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i KRUS również jest organizatorem tego wydarzenia, więc nie chciałbym ja zdradzać jakieś tam szczegóły, ale będą to na pewno Państwa wszystko przekazane za pośrednictwem tutaj starostwa, ponieważ Pani Przewodnicząca jest, to myślę, że tu będzie zaangażowany i myślę, że coś już wie na ten temat. Chyba jak nie wie, no to ja mówię, to są bardzo gorące informacje, że koła gospodyń wiejskich między sobą będą rywalizować, ale tak bardzo takim pozytywnym znaczeniu. Ta bitwa to tak raczej takie określenie bitwa. Wiejskich, konkretnie z Czarncy, będzie zbierało ma puszkę i będzie zbierało na Klaudię Mularczyk, to jest dziewczynka, która jest bardzo chora. Podopieczna fundacji jesteśmy blisko i jeżeli by ktoś miał życzenie wspomóż rehabilitację tego dziecka, to prosimy skrzynkę, puszkę będzie miał pan. A puszka jest na stole, taka nie za duża, także dziękuję. Podczas tego pikniku widzę, że jest też taka akcja prowadzona, zbiórki pieniędzy dla Klaudii. Proszę powiedzieć więcej na temat tej akcji. My jako koło gospodyń wiejskich z Czarncy wspomagamy naszą Klaudię, bo Klaudia pochodzi z Czarncy. Jest w tej chwili w Polsce już, w szpitalu we Włoszczowie, na Ojomie. Kiedy będzie, nabierze sił i płuca zostaną wyleczone, będzie poddawana intensywnej rehabilitacji. I właśnie na tę rehabilitację potrzebne są bardzo duże pieniądze. Przypuszczam, że przez bardzo długi czas. Dlatego wykorzystujemy każdą okazję, żeby zebrać jakieś pieniądze i wspomóc rodzinę, bo na pewno czekają ich bardzo długie, bardzo duże koszty leczenia dziewczyny. Czyli zbieramy dla Klaudii Mularczyk. Można zobaczyć, tak wygląda puszka. No i zachęcamy do oddawania pieniędzy, jak najwięcej na te akcje. Tak, a my dziękujemy ze swojej strony za każdy grosik, bo grosik do grosika i uczyni to dużą kwotę. Miesięczny koszt rehabilitacji to jest prawie 20 tysięcy, więc przypuszczam, że trzeba się przygotować na długie leczenie, a my ze swojej strony pomożemy w każdej sytuacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję również i zachęcam bardzo gorąco do włączenia się do tej akcji. Dzień dobry. Standardowe pytanie, jak się podoba impreza? Super, 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 wszystko jest super. Jedzenie dobre, picie dobre, wszystko jest dobrze. Czyli najważniejsze. Tak, impreza udana. Piękne oczy. Dobre, takie standardowe pytanie mam. Jak się podoba impreza? Bardzo pięknie. Tak, a muzyka fajna? Bardzo pięknie, wspaniała. A czemu pan nie tańczy? No, za chwilę będę tańczył może. Tak? Tak. Czyli jeszcze wszystko przed panem.
Proszę? Jeszcze wszystko przed panem. Tak. Znowu jestem tutaj sam, czego zrobić siebie mam. Widzę w oczach twych wielkie łzy. Widzę szczęście w tobie jest, kochasz mnie, mój każdy gest. Jak powiedzieć mam, że ja gram. Chciałbym ci powiedzieć, że ja lubię często kłamać. Chciałbym ci powiedzieć, że ja serca lubię kłamać. Jak się pani bawi? Bardzo dobrze. Tak? No. Muzyka się podoba? Wspaniała jest. Pani tutaj przyjechała ze znajomymi, tak? Z koła gospodyń ze Skociszew. Skociszewy. I dużo osób? Z panią? 11. 11 osób. No. No to taka zwarta grupa. Nasza jest bardzo... Lubimy się bawić. O, no to super. Będzie pani tańczyć, czy już może pani tańczyła? Tańczyłam, ale teraz odpoczywam, bo mnie trochę noga boli, więc następnego już będę tańczyć. Ja się nie oszczędzę, bo ja tak wolę sobie cenię. Opa! Impreza chyba się podoba, prawda? Oczywiście. Bo widziałem, że państwo tańczyli. I będziemy tańczyć jeszcze. Energia jest. Jest. Muzyka fajna. Oczywiście. A chciałem tak zapytać, jeżeli chodzi o jedzenie może, co państwo preferują? Jedni na przykład mówią, że kiełbaska, drudzy kaszanka, może jeszcze coś. Ja jadłem kiełbaskę. Tak. Dzień dobry, jak się panie bawią? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. A skąd panie przyjechały? Brześcia. Brześcia. Gmina Kluczewsko. A jak duża ekipa jest? A ile nas jest? 8. Muzyka się podoba. Bardzo. Bardzo. Już nieraz bawiliśmy się na tych weselach. I otoczenie fajne, no. Dobre, jak się pani bawi? A pięknie się bawię. Jestem super zadowolona, miła atmosfera, pogoda dopisała mimo wietrznej takiej rannej pogody. Także wszystkie koła są zadowolone. Słońce wyszło, no to teraz się można bawić. Można się bawić, można się bawić. Pierwszy raz tutaj, co niektórzy są. No pomysł po prostu super. Pomysł super, poznajemy się już na innej stopie, że tak powiem, nie takiej oficjalnej, tylko bardziej takiej towarzyskiej z innymi kołami, więc no jest... Zawiązujemy przyjaźnie i znajomości. Dużo osób z panią przyjechało? 11, zamówiłyśmy busa, przyjechałyśmy busem, odjedziemy busem specjalnie na tą okoliczność. Chciałbym ci powiedzieć, że ja serce lubię łamać. Tak czy tak, ja się nie oszczędzę. Co serwujemy tutaj? No w tej chwili mamy tylko kaszankę i kiełbaskę. Tak? Tak. Czyli dużo tu zeszło jedzenia? Bardzo dużo. Goście dopisali, kiełbaska schodzi, kaszanka również. No to super. A co lepsze, co pan polecał? To preferuję, ja tam jestem za tym i za tym. Także jak się jest mięsożernym, to się robi wszystko. Olena i Irena, tak? Dajcie oklaski dla Oleny i Ireny. Tak, gorące brawka, moi drodzy. Dziewczyny specjalnie dla was, bardziej dla was, tak? Zaśpiewają, chciałyby zaśpiewać piosenkę, dlatego też, moi drodzy, posłuchajmy Oleny i Ireny.
Chciał pani bardzo mówić pro te, jak wasze państwo ukraińskie za miło przyjmuje nasi ludzi z Ukrainy. Особливо панство Влощова, то є дуже сердечне і дуже щире. Хочу, щоб ваша країна ніколи не відала тої війни і то вогнисько, яке є тут у нас сьогодні, палало у ваших серцях тільки від радощів. І мусимо заспівати таку пісню українську, Czerwona Ruta. Proszę do uwagi. Chodźcie, moi drodzy, tak, oklaski dla Oleny i Ireny. Bo pan ma potem taki... Ja lubię gadać. Piękny głos. Witamy wszystkich. Koło Gospodyń Starnowej Góry tak na biegu, po prostu na biegu, napisało krótki tekst dla pana starosty z okazji urodzin. Panie Darku, halo! A nie widzimy pana Darka. A to zapraszamy tu do nas. Zapraszamy. Dziękujemy bardzo za obecność tutaj. Panie Darku, z okazji pana urodzin pani Marysia ułożyła specjalnie dla pana króciutki tekst. Chcemy panu teraz zaśpiewać. Proszę nam wybaczyć, że będą pomyłki i błędy, ponieważ tekst jest pisany na biegu, tak na kolanie, nie na kolanie, przemyślany. Pięknie nam tu pomaga Małgosia, bo zawsze jest z nami, kiedy śpiewamy. O, nawet mi się rnęło. Także zapraszamy do wysłuchania, a szanownych państwa przepraszamy za błędy. My po prostu idziemy na żywioł. I jeszcze chcemy z tego miejsca tak serdecznie, myślę, że całe koło w Tarnowej Górze i wszyscy pomachamy tu komuś.
teraz drapie się po głowie. Panie senatorze, wszyscy machamy do pana, tu koło Starnowej Góry. Zapraszamy was przed scenę. Dziękuję. Zapraszamy wszystkich chętnych przed scenę. Pana senatora też. Jak umie hej sokoły, to będzie śpiewał. Myślę, że państwo przygotowani są na show dziewczyn i nie tylko, bo tu widzę, że panowie również są dziewczyn z Tarnowej Góry. Dajcie im brawka, moi drodzy, i powolutku będziemy zaczynali. Hej sokoły, aczkolwiek refren i tekst w ogóle cały zmieniony przez wspaniałe dziewczęta. Dajcie brawka, to był Hej Sokoły w wykonaniu dziewczyny z Tarnowa, ale to nie wszystko. Starnowej Góry! Starnowej Góry, przepraszam. Tak, przepraszam na emocje dziewczęta, dajcie mi tutaj naprawdę buziaka za to, że was tak oddaliłem od Włoszczowy. Tu, buziaczka daję. Słuchajcie, moi drodzy, to nie wszystko, dziewczęta jeszcze coś dla was zaśpiewają. Piosenka jaka to będzie? Fajna będzie, tak, piosenka będzie fajna, tylko powiem dziewczyny, że piosenka fajna, bardzo prosta, bez a kapella teraz będzie, tak? A kapella, dziewczyny tutaj słyną z pięknego głosu, więc też my nie gramy. Dziewczęta, a kapella, tak? Jaki tu spokój, la, 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 na tym Jaworze, la, la, la.